Dieta jest bardzo ważną częścią życia człowieka. Zdrowe produkty odżywiają nasz organizm i wspomagają jego regenerację. Tak samo jest w przypadku zwierząt, na przykład psów. Podając psu odpowiednie produkty, wspomagasz jego organizm i zapobiegasz wielu chorobom. Chude mięso. Psy najwięcej energii czerpią z białka, którego najlepszym źródłem jest mięso. Ważne, aby mięso nie zawierało dużej ilości tłuszczu. Z tego względu najlepszym wyborem będzie drób, wołowina i chuda wieprzowina. Wątróbka. Wątróbka jest niezwykle bogata w witaminy A, B i K. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu psa. Uważaj jednak, aby nie przedobrzyć z witaminą A. Jej nadmiar może być szkodliwy dla psa. Nie podawaj dużemu psu jednorazowo więcej niż 30 g wątróbki, a małemu psu jedynie 15 g. Łosoś i tuńczyk. Obie ryby doskonale wpływają na jakość sierści psa. Odpowiednio odżywiona sierść jest lśniąca i nie wypada. Pietruszka. Do diety psa warto również przemycić pietruszkę, która zadba o jego zęby, dziąsła i usunie nieprzyjemny oddech. Zielony groszek. Groszek zawiera sporą dawkę potasu, witaminy B i fosforu. Te mikroskładniki są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju psa. Marchewka. O zęby twojego pupila zadba również marchewka. Nie tylko dlatego, że zawiera wiele cennych witamin i minerałów, ale również dlatego, że jest twarda i podczas gryzienia zmniejsza się kamień nazębny. Jogurt. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale pies również potrzebuje od czasu do czasu zjeść coś, co zawiera sporą dawkę wapnia. Idealnym produktem jest więc jogurt naturalny, zazwyczaj lubiany przez psy. Olej kokosowy. Olej kokosowy polecany jest nie tylko ludziom, ale i psom. Olej ten ma właściwości przeciwbakteryjne i wspomaga odporność. Doskonale wpływa również na skórę i sierść psa. Odpowiednio zbilansowana dieta zapewni twojemu pupilowi zdrowie i energię na lata. Jeśli będzie się on dobrze odżywiał, uniknie również wielu nieprzyjemnych chorób i wizyt u weterynarza.